Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, mam dzisiaj dla Was fajny odcinek. Idziemy do sklepu, gdzie sprzedają nowe skutery, nowe motory. Dowiemy się tam o cenach, o możliwościach kupienia tego dla foreignerów, dla obcokrajowców, czyli tak samo zobaczymy, ile to kosztuje w gotówce, ile to kosztuje na raty, jakie są tak naprawdę możliwości. Zaczynamy odcinek. Powiedziałem Wam wszystkiego, dlaczego tak naprawdę tam idziemy. To nie tylko dlatego, żeby nagrać filmik, ale też dlatego, że muszę sam zobaczyć, jakie się ceny teraz, powiedzmy po tym po-covidowym, powstały, ile te skutery podrożały, ponieważ nasz biznes skuterowy idzie naprawdę bardzo dobrze. Jak już w których odcinku to już wcześniej mówiłem i opowiadałem, mam osobę, która zajmuje się tym dla mnie, dzielimy się 50 na 50, ona się tym tak naprawdę zajmuje. W 100% ja tylko tak naprawdę zbieram później pieniądze miesięcznie. Więc ostatni miesiąc i przedostatni miesiąc wszystkie skutery, można powiedzieć, praktycznie cały czas były wynajęte. Szczególnie weekendowo, no to praktycznie nie ma takiej opcji, żeby jakiś skuter został wolny. Więc trzeba po prostu pomyśleć nad kupieniem nowego. Dlatego zobaczymy, ile kosztują nowe skutery, te, które my zawsze kupowaliśmy, ile inne skutery. No a Wy sobie zobaczycie, jakie są możliwości. Oczywiście tutaj wytłumaczę też już na samym początku, obcokrajowiec za gotówkę może normalnie kupić skuter na siebie, może go zarejestrować, może kupić motor, może kupić samochód. To o tym też opowiadałem, co obcokrajowiec może na Filipinach, więc tutaj już nie będzie akurat z tym problemu. Także dobra, idziemy na nogach, bo to jest w centrum miasta, tam z parkingiem jest akurat dużo większy problem, więc wolę się przejść chwilę, no i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, jesteśmy przed sklepem, to się nazywa Duek Sam Honda Dealership, czy coś takiego. To jest jeden z bardziej popularnych sklepów do Magety, jeżeli chodzi o kupno nowego, czy też na raty skutera, takiego motoru podstawowego. Więc zobaczmy, co mają. Ja niestety muszę tej maskę już ubrać, ale mogę nagrywać w środku, zapytałem się, więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. A więc słuchajcie, zacznijmy od takich podstawowych modeli. To jest Honda Beat 110 pojemności. To jest chyba najbardziej popularny skuter na Filipinach, jaki w ogóle istnieje. Odpowiednik ma, to jest oczywiście Honda, ale Yamaha też ma swój odpowiednik, też jest bardzo popularny. Natomiast tych Hond jest no naprawdę najwięcej tego na rynku. My mamy nawet trzy takie, które po prostu trzy, które no jeżdżą teraz i są wynajęte. Jest mała pojemność, ale jest naprawdę tani. Teraz kosztuje 68 tysięcy peso. Oczywiście te wszystkie ceny w przeliczeniu na dzień dzisiejszy będziecie mieli podane pod spodem. Widać, że jeżeli kupujecie za kasę, no to macie 1500 peso jeszcze zniżki, czyli powiedzmy no 66. My jak kupowaliśmy przed pandemią, no ponad 2-3 lata temu, no to płaciliśmy chyba 64 albo 62 tysiące za nowy. Płaciliśmy oczywiście gotówką. Tutaj też macie rozłożenie tego ratalnie, czyli na przykład, jeżeli chcecie wziąć na 12 miesięcy, co jest w ogóle no chore ceny, czyli na przykład płacicie down payment, czyli 4000 peso i później przez 12 miesięcy prawie 7000 peso, no to więc przez 12 miesięcy, bo to już wychodzi więcej niż oczywiście to. Tutaj nie ma czegoś takiego jak raty 0%, więc to są naprawdę, no zdecydowanie bardziej się opłaca brać za gotówkę. Tutaj kolejna jakaś Honda, Kona Wave. To już jest taka bardziej półautomatyczna Honda. Zaraz Wam o niej więcej powiem przy XRM-ie, którego miałem. Ale ona kosztuje 59 tysięcy za gotówkę. Czyli też macie napis pod spodem, ile to jest. Co z dodatkowych rzeczy, słuchajcie, to tak. Ona nie ma sprzęgła, natomiast ma biegi. Biegi się zmieniają w tej zasadzie, że jest po prostu kołyska, przód i tył, tak jak widzicie tutaj. I jest po prostu gaz. To jest tak jakby półautomatyk. Bardzo fajnie się na tym jeździ, bo to jest dużo mniejsze spalanie. Natomiast nie każdy potrafi obsługiwać biegi, dlatego
Tutaj Honda Beat to jest całkowicie automat, macie tylko gaz, starter i tak dalej, i hamulce. I no to jest zdecydowanie lepsze. Tutaj tak samo jest Honda Wave, ale przejdźmy sobie, słuchajcie, zobaczmy do XRM-ów. XRM-y. XRM-y naprawdę, słuchajcie, bardzo fajne modele. Ja taki miałem motor, można powiedzieć, na samym prawie początku moim przygody z Filipinami. To jest, różnica jest taka, że Wave to jest 110 z tego co pamiętam, a XRM jest 125, tak, nawet tutaj piszę. 72 tysiące peso za nowy. One są tak samo, tak jak widzicie, na półautomatycznej skrzyni biegów. Czyli po prostu zmienia się biegi. Zmienia się biegi do przodu i do tyłu na zasadzie takiej, że puszcza się po prostu gaz. Zmienia się bieg, no i się dodaje gazu. I naprawdę bardzo, bardzo fajnie to działa. Nigdy nie było problemu z tymi biegami. Jeżeli były, no to wymiana i w ogóle obsługa takiego motoru jest banalnie prosta. Fajnie się na tym jeździ. Ja osobiście, jeżeli miałbym kupować motor dla siebie, no to bym wolał coś takiego z tych tańszych niż na przykład Honda Beat. Natomiast Honda Beat jest bardziej uniwersalna, no bo każdy potrafi na tym jeździć, no bo to jest całkowity automat. I też tak się okazało w naszych właśnie skuterach, w naszej wypożyczalni, że mamy jeden takiego właśnie takiego XRM-a, jak ten model, natomiast no on jest akurat używany, ale bardzo mało kto go wypożycza, bo tak jak mówię, no wszyscy Filipińczycy, wszyscy obcokrajowcy wolą wszystko to, co jest w automacie i nie dziwię się, bo po prostu to się wygodniej na tym jeździ. Tutaj jest jeszcze taki jakiś inny model. One w ogóle wychodzą, słuchajcie, w kilku różnych modelach. A, już wam powiem nawet, czym się różnią. Teraz widzicie, tak, uwaga. Tutaj nie ma hamulca, znaczy jest hamulec z tyłu, ale jest w bębnie, a tutaj jest hamulec już tarczowy z tyłu i naprawdę to jest fajne rozwiązanie. Czyli to jest parę tysięcy peso różnicy, a macie hamulec tarczowy z tyłu. No, tutaj też jakaś inna znowu wersja tej Hondy RS. To jest jakaś bardziej chyba sportowa, nie. Oprócz tego, jak widzicie, mają tutaj silniki i tak dalej. Tutaj jest jeszcze, słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka, bo to jest Honda, to jest całkowity już manual. To jest chyba bodajże pojemność 200 albo 250, z tego co pamiętam. I to jest najbardziej popularna Honda używana do tricykli. Dlaczego? No bo ona już ma swoją pojemność, że tricykla spokojnie to pociągnie. Jest tani w utrzymaniu, no i kosztuje 75 tysięcy tylko za taką pojemność. Najbardziej chyba popularne w tricyklach. Ale dobra, przejdźmy sobie, słuchajcie, do przodu. Zobaczymy, co tam jeszcze są, bo tutaj wam pokazałem te najbardziej popularne. Ale są oczywiście tak samo jeszcze większe skutery, albo większe motory. Może pierwszy sobie przejdźmy na skutery. Tutaj tak samo Honda Beat kolejna, 110 pojemności. A tutaj teraz zobaczcie sobie tak, Honda Click. Też mamy jedną taką, dokładnie ten model. Nowa kosztuje 79 tysięcy. Tutaj pewnie też jakieś 79, no to jest dokładnie to samo. One wychodzą w dwóch pojemnościach, 125 i 150. Nie wiem, czy tutaj mają 150. A nie, to jest 150. 150 kosztuje 108 tysięcy. 125 kosztuje 79 tysięcy. No to już jest troszeczkę, słuchajcie, troszeczkę większy skuter. Troszeczkę większy, troszeczkę mocniejszy. Czy tą moc widać aż tak bardzo? Powiem szczerze, no tylko chyba przy dużych prędkościach, bo osobiście uważam, że ten Honda Click się szybciej rozpędza niż Click, bo jeździłem na tym i na tym. Ale ten Click jest zdecydowanie, no jest dłuższy, bardziej masywniejszy. Nie wygląda na tym, jakbym jeździł na skuterku dla dzieci. No to, ale to już tak jak mówię, poważnie to... No cena jest 68 do 79. Osobiście teraz pewnie bym kupił Clicka. Bo oprócz tego, słuchajcie, on też ma jeszcze... to co jest ciekawe, ma już całkowity wyświetlacz z przodu, gdzie... W Clicku jest tylko tak naprawdę, są tylko podane dwie wartości, nic więcej. Tutaj tak naprawdę możecie sobie ustawić, możecie nawet pokazać, jakie jest spalanie, możecie zobaczyć, jakie jest spalanie, jaka jest, ile dystansu pokonaliście na jednym baku i tak dalej, jakieś inne pierdoły. Z tego co wiem, to chyba niektóre modele nawet mają ABS, hamulca przedniego czy tylnego, więc no, są troszeczkę może bardziej bezpieczniejsze. Wielkość opon i szerokość jest też troszeczkę większa, ale no, tak jak mówię, to już zależy od was. Ja osobiście bym tego kupił. 79 tysięcy to nie jest jakaś wygórowana cena. Natomiast to co słuchajcie, też się zdarzyło tak, że miałem raz Honda Clicka 150,
No to powiem wam, że też fajnie się na tym jeździło, natomiast ona, nie wiem dlaczego, ale dużo problemów sprawiała, jakieś albo wadliwy model, albo coś, ale mieliśmy z tym problem. Natomiast tu macie specyfikację tej 150. Okej, to widzieliście podstawowe skutery i takie podstawowe motory, jedne z najtańszych na Filipinach. Natomiast przejdźmy do takich bardziej ciekawszych modeli, które też są bardzo popularne, szczególnie jeżeli lubicie bardziej taki offroad. No i to jest na przykład, słuchajcie, CRF 150. 150, no ale jak już widzicie, zawieszenie i w ogóle wszystko już to wygląda jak taki bardziej offroadowy, crossowy motor, nie taki do jazdy po mieście. No oczywiście to zależy, gdzie mieszkacie. Mi osobiście ten model się super podoba. 150 by mi wystarczyła w zupełności. No fajnie to już jeździ, to już jest tak naprawdę wysokie, natomiast jazda po mieście to nie należy do przyjemności. Szczególnie, że zwróćcie uwagę na to, że przy takiej wysokiej temperaturze, jaka jest tutaj, ta opona by została zjechana dosłownie w pół roku, albo i nawet szybciej, jeżeli byście jeździli tylko po betonie. Jeżeli jeździcie po glinie, no to jest co innego. I taki na przykład w górskich rejonach to zdecydowanie fajniej mieć. On kosztuje 142 tysiące, no to czyli to już jest trochę więcej kasy. Ale jest wysoki. Zobaczcie sobie do mnie. Daje radę. Mi się bardzo, bardzo podoba. No niestety nie na teraz na pewno, bo nawet nie mam kiedy tym jeździć. Tutaj jeszcze jest dokładnie bardzo podobny model, tylko to jest CRF. To jest 250, nie 150. No i on już, słuchajcie, kosztuje 469 tysięcy. No cena dosyć wysoka. No ale to już jest tak naprawdę, to już jest model, na którym no rządzicie, jakby nie było. Tylko że pół bańki wydawać, za pół bańki można kupić już tak naprawdę jakiś używany samochód tutaj, więc sobie było lepsze. No jeżeli ktoś oczywiście, to jest bardziej już crossowe, to już jest bardziej na zawody, bardziej żeby się pochwalić, ale jest fajne. Cena no trochę zabójcza. No i słuchajcie, tutaj jeszcze CBR-ka, Honda CBR, to też chyba znany model w Europie. Zobaczcie sobie, 164 tysiące, czyli nie jakoś dużo, i to jest pojemność 150. No wygląda kosmicznie, jak typowy ścigacz, natomiast 150, no to nie zrobi jakiejś tam wielkiej roboty. Szczególnie, że to ma pojemność 150 i ten skuter, który tutaj stoi, też ma pojemność 150, czyli teoretycznie tak samo powinno się zachowywać. Natomiast tu oczywiście jest inny silnik, tu oczywiście już wszystko jest manualne, razem ze zmianą skrzynią biegów i ze sprzęgłem, więc jest tutaj taka to różnica w tym wszystkim. Ale jest naprawdę bardzo fajny model, tak samo. To są, tak jak mówię, najbardziej popularne modele, które występują na Filipinach. Na pewno w Dumaguete. I to oczywiście chodzi o Hondę. To oczywiście, co musicie też jeszcze wiedzieć, no to są kilka kwestii związanych na przykład z naprawą tego skutera. Jak widzicie, w dalszej części tego pomieszczenia tutaj jest dostęp do sklepu, czyli do wszystkich części. Można normalnie tej części zamówić, można części wymienić i tutaj zaraz za tym jest tak samo serwis, czyli trzeba się umówić na spotkanie i jest darmowy przegląd. Oczywiście jeżeli macie Hondę jeszcze, jest na gwarancji, to macie 3 darmowe przeglądy w ciągu pierwszego roku, z tego co pamiętam. Wszystkie skutery tak serwisowaliśmy, przyjeżdżaliśmy tutaj, wymienialiśmy olej, nic nie płaciliśmy za nic, płaciliśmy tak naprawdę tylko za olej. No to dla przykładowo my płaciliśmy około chyba 200 peso za olej do Honda Beats, tak, 200 peso. No to była jakaś normalna cena. Tutaj to lepiej zmieniali, robili to naprawdę bardzo szybko i wszystko to naprawdę fajnie, słuchajcie, wyglądało. Tutaj normalnie można sobie siąść, napić się kawki i poczekać, aż ci wymienią olej, czy zrobią jakiś inny serwis. No tutaj są oczywiście wszystkie ceny. Możecie, wszystkie części i ceny nawet są podane pod przykładowych olejów. No widzę, że troszeczkę podrożały teraz. No ale to ile? 20 peso. To, co, słuchajcie, zawsze mnie też zastanawiało, bo to jest taka dziwna sytuacja. Jeżeli przychodzę tutaj i chcę kupić nowy motor, no to na przykład muszę wydać przynajmniej te 70 tysięcy peso, no tam 68 tysięcy peso. I teraz tak, mogę przynieść gotówkę i normalnie zapłacić. Natomiast z tego, co wiem, nie mogę zapłacić kartą, co jest dla mnie totalnie śmieszne, bo no kurde, zapłacić kartą. Tak naprawdę wolę zapłacić kartą, niż wypłacać 70 tysięcy peso z bankomatów, czy na przykład 3 razy w ciągu 3 dni, no bo nie da się tego wypłacić w ciągu jednego dnia. Więc to jest śmieszna sytuacja. Natomiast jeżeli teraz tak, chciałbym wziąć na raty, to z tego co wiem, no to muszę mieć przynajmniej mieć jakiś
adres tutaj zamieszkania, muszę mieć kartę na przykład stałego rezydenta albo jakieś inne dokumenty potwierdzające, że jestem w stanie to spłacać, czyli na przykład pracę na Filipinach. Ja obecnie, pracując na Filipinach, jak najbardziej mogę wziąć sobie na raty każdy z tych motorów. Tam gdzieś są pewnie jakieś tabelki, ile muszę zarabiać minimalnie, żeby jakiś wziąć, no ale to nie ukrywajmy, to 10 tysięcy peso to nie jest wydatek ogromny, żeby za miesiąc płacić, więc bez żadnego problemu ja bym to dostał. Natomiast wcześniej, jak byłem na wizie turystycznej, z tego co wiem, nie dostałbym tego, musielibyśmy to kombinować, żeby to brać na Krystynę. Ale tak jak sami zwróciliście, tutaj nie ma czegoś takiego jak raty 0%. Tutaj w zasadzie tak kroją na tych ratach i to nie tylko ze względu na, powiedzmy, tą firmę, tylko bardziej na podejście do banków. Banki tak po prostu, można powiedzieć, żerują na tych Filipińczykach i dają takie ogromne po prostu procentowe kredyty, że pewnie to już widzieliście w opisie, no bo tam opisałem to, wrzuciłem zdjęcie, jak to kredyt wygląda, ale ogólnie się nie opłaca. Taka sama sytuacja jest, słuchajcie, z samochodami. Jeżeli chcecie wziąć samochód na raty, to po prostu płacicie prawie pół samochodu dodatkowo w ciągu następnych 3-4 lat. Nie ma czegoś takiego jak 0%, co jest naprawdę mega problematyczne tutaj, no ale muszą się jakoś pewnie zabezpieczyć. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Może kiedyś coś takiego wejdzie i pewnie to będzie bardzo, bardzo popularne tutaj. Natomiast na dzień dzisiejszy płaci się nieźle frycowo. Dobra, słuchajcie, to będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście to, co musicie jeszcze wiedzieć, to też, oczywiście nie powiedziałem o tym wcześniej, są jeszcze oczywiście tańsze marki na Filipinach, nie tylko Honda, czy są jeszcze Yamahy, są jeszcze tak zwane Rusi, czyli bardzo tanie skutery i motory. I jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to mogę się wybrać specjalnie do ich sklepu, pokazać Wam, jakie najtańsze w ogóle nowe motory można i skutery kupić na Filipinach. Ale dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie taki odcinek, czy ten Wam się po prostu podobał. Dziękuję bardzo za wsparcie na Patronite, dziękuję za wirtualną kawę, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!